No dobra, ktoś mi tutaj polecił coś ciekawego do wyjaśnienia. Magdalena Środa. Po twarzy widać, że mamy coś nieskalanego inteligencją. Patrząc też na te urywki z TikToka, które były notorycznie wyjaśniane, to właśnie przy okazji widząc feminizm. Może być ciekawie. Ja sobie kawałek obejrzałem i było póki co tylko o feminatywach, więc nic ciekawego. Ale zobaczmy, co mamy tutaj już. Są traktowane przez męskie rodzajniki, a stara polska dobra tradycja, jak nas kobiet nie ma w języku, to nas w ogóle nie ma. Jak jest jakiś dyrektor, to my pamiętamy dyrektora, ale nie wiemy już, że to była kobieta, czy to była kobieta, więc ja myślę, że tak trzeba. A musimy wiedzieć, skoro jest. Bo to wcale nie jest tak, że w liście dyrektorów są podane chociażby nazwiska. Są podane? No są podane. To samo w liście tam jakichś wykładowców dawnych, czy tam rektorów na uczelniach i tak dalej. No, nie róbmy sobie kabały z czegoś takiego. Równouprawnienie, to po co nam ta informacja? No nie jest takie równouprawnienie, bardzo przepraszam, jednak ta różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku jest blisko 20%. Bzdura kompletna. Po pierwsze, nie na tym stanowisku. Te 20% to jest różnica średnich zarobków ze wszystkich profesji i wszystkich możliwości etatowych. I o co tutaj chodzi? Faceci bardzo często wybierają zawody bardziej ryzykowne, a co za tym idzie, bardziej opłacalne. Częściej biorą nadgodziny. Jak możemy sobie zobaczyć średnią etatowość, to w przypadku mężczyzn jest to 3 czwarte etatu, a z kolei u kobiet to się waha między 1 czwartą a pół etatu. Gdzieś tam. Dwie piąte etatu? Coś koło tego, mniej więcej. No mówię, to jest uśrednione, więc nie bierzmy sobie jakoś tak, wiecie, jakoś tam dokładnie, nie? A im więcej weźmiecie aspektów, tym ta różnica zbliża się do zera. Jednakże ktoś mi może za chwilę się odpalić z czymś pod tytułem: no, ale jest coś takiego jak skorygowana luka płacowa, gdzie podejmuje się właśnie kwestię tego. Po pierwsze, ta skorygowana luka płacowa to jest kilka procent, a nie 20, tak jak tutaj ta. No już nie boję się. Nie będę bał się powiedzieć, femidiotka gada. A po drugie, tam też nie są uwzględnione wszystkie aspekty. Podam wam taki bardzo prosty przykład. Zobaczcie sobie tutaj chociażby takie wynagrodzenie. Mamy specjalistów do spraw jakości, czyli coś bardzo poprawnego. Tego, z czego mam wykształcenie, tak? Mediana, czyli wartość środkowa, to jest 5000 zł brutto w przypadku młodszego. Albo weźmy sobie porównanie zarobków, tak? Medianę mamy tutaj 5000, a tutaj starszy specjalista 7000. To jest różnica rzędu przeszło 40%. W przypadku netto, no może być podobnie, tak? I dlaczego to jest istotne? Ponieważ w Eurostacie nie ma rozdzielenia pod kątem właśnie takich rzeczy jak młodszy specjalista, specjalista czy starszy, tylko jest po prostu jako specjalista do spraw jakości. Nie ma tego rozdzielenia, a jak widać, różnica jest kolosalna. Tego się nie uwzględnia w Eurostacie. Dlatego jest chociażby ta skorygowana luka płacowa rzędu tam chyba 8 czy 9%, o ile dobrze pamiętam. Tak? Miejcie to proszę na uwadze. Jeśli zobaczymy wolność rozumianą w takich kategoriach autonomii, No. no to kobiety w Polsce nie mają praw reprodukcyjnych i o tym, czy mają mieć dziecko, czy nie, decydują księża, biskupi albo politycy Ta prawicy. kobieta. Poczekajcie chwilę. Czy ja teraz dobrze zrozumiałem? Czy ja zrozumiałem teraz tak, że według tej pani, chociaż bardziej mi to przypomina faceta niż kobieta, no ale nieważne. Według tej osoby. Politycy, księża i tak dalej, nie wiem, przykładają kobietom lufy do skroni, że mają być zapłodnione, albo nie wiem, nakładają kary finansowe za sam fakt, że nie chcą mieć dzieci, czy cokolwiek z tych rzeczy, albo że nie mają mieć tych dzieci? No nie. Tak naprawdę cała ta sytuacja demograficzna jest w sumie dosyć ciekawa. Ponieważ właśnie to, że mamy względnie dobre czasy, nie trzeba tak naprawdę nic zbytnio robić, niepotrzebni są dodatkowi ludzie.
No i dołóżmy do tego fakt, że z powodu zbytnio rozdmuchanych socjali, opodatkowań i tak dalej, życie jest drogie, więc no dziecko też jest drogie i takie 500 zł jest warte obecnie mniej niż 350. Tak sobie w przeciągu paru lat 500 plus spadło, pozdro. To jeszcze, żeby tego było mało, takie kwestie chociażby, które feminizm nakłada już od kilkunastu, kilkudziesięciu może nawet lat, niszczący tak naprawdę relacje między kobietami a mężczyznami, no to nie tworzą się nawet związki. Nie mówiąc już tutaj o... Przepraszam. Nie mówiąc już tutaj o dzieciach, tak? No bo skąd mają być te dzieci, jeżeli mężczyźni mają coraz mniej kontaktów? Kobiety nawet nie muszą dotykać potencjalnych facetów, bo wystarczy, że wejdą sobie na OnlyFans, zrobią zdjęcie z wypiętą dupą i zarobią sobie hajsy, które potrzebują. Nie potrzebują już, wiecie, powiedzmy, mieć tego, nie wiem, wabika, czy też taki, no może źle to zabrzmi, ale kuli u nogi w postaci dziecka, bo prawda jest taka, że coraz więcej facetów woli tak naprawdę nie wchodzić w żadne relacje. Woli po prostu pozostać samemu i sobie żyć spokojnie, aniżeli... Jakby to ładnie ująć. Wolą żyć sami, niż ryzykować to, że spotkają kolejną babkę skażoną feminizmem. Bo dosłownie, to jest skażenie umysłowe. Co widać chociażby po tym, co ta osoba gada. Ty też jednak mają coś do powiedzenia w tej kwestii. Tak, oczywiście mogą wyjechać. Mogą wyjechać i zrobić aborcję gdzie chcą, albo badania prenatalne również za granicą, ponieważ w Polsce... No akurat kwestia aborcji to jest coś, co jest do poprawy. Ja osobiście uważam, że powinna być aborcja na życzenie. Ale w tej kwestii powinna być równość. I co mam tutaj na myśli? Weźmy sobie takie scenariusze pod tytułem... Parka jakieś tam swoje szmege stege z fąfą odbębniło, zabezpieczyło się, zarówno kobieta tam jakimiś swoimi pigułami, jak i pigułami, jak i chociażby facet użył kapturka na swojego dyndolka. No i mimo wszystko to nie pomogło, kobieta zaciążyła, tak? No to tu powstaje plan awaryjny w postaci właśnie aborcji. Bo wiecie, no nie chcieli tego dziecka, zabezpieczyli się, a mimo wszystko no nie wypaliło, tak? Więc no mamy tutaj tego typu rzeczy. Druga rzecz jest taka, że te scenariusze pod tytułem intencji. Załóżmy na przykład, że kobieta chce, facet nie chce. Że kobieta nie chce dziecka, a facet chce. No to tutaj już się pojawia głos feminizmu, że o, że facet ma gówno do gadania i tak dalej, i tak dalej. Pomimo tego, że ta ciąża nie powstałaby tylko dzięki kobiecie. Tutaj obydwoje mają wspólny udział. To, że jest to noszone w ciele kobiety, no to już jest niestety psikus natury. Takich niestety nas ewolucja uczyniła. Chociaż znajdą się i tacy, którzy uważają, że faceci też mogą zachodzić samodzielnie w ciąże i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Nawet pojawiła się feministka, która twierdziła, że samo zapłodnienie za chwilę może zajść u kobiet i faceci będą zbędni. Tja, zobaczymy. No ale wracając. No tutaj może być troszeczkę kwestia sporna. Ciężko by mi było się wypowiedzieć w takiej sytuacji. Jeżeli obydwoje nie chcą, no to sprawa jest czysta. Niech zrobią. Jeżeli obydwoje chcą, niech nie robią, niech sobie wychowają dzieciaka, wszystko spoko. Ale w sytuacji, kiedy kobieta chce urodzić, a facet nie chce, no to ja osobiście uważam, że inaczej. Jeżeli kobieta nie chce dziecka, facet chce, no to niech zrobi sobie tą aborcję. Ale w sytuacji odwrotnej, taka kobieta powinna się zrzec alimentów. Że nie powinna dążyć do uzyskania alimentów, tak? Jeżeli mamy mieć równość w kwestii aborcji, to również i pod tym aspektem. To jest taki mój osobisty warunek, żebym to poparł. Się ich nie wykonuje i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, wszystkie rządy, tu ma pan rację, od czasów, od 90 roku, od czasów transformacji, miały takie hasło, kobiety sobie poradzą. Zlikwidujemy żłobki i poradzą sobie. Nie damy pieniędzy na dzieci niepełnosprawne, poradzą sobie. Jest zakaz aborcji i poradzą sobie. I tak dalej, i tak dalej.
Lat 90. powiadasz, a ja ci pragnę przypomnieć, droga Madziu, bo do kogoś takiego nie będę pełnym imieniem mówił, bo to jest zbyt niewiele szacunku. Powiem tak. Non-stop mi rodzice opowiadają, babcia nawet też, że za PRL-u nie było żadnych socjali, nie było żadnych 500 plusów, nie było żadnych dodatków na osoby niepełnosprawne itd., itd. I to były od II wojny światowej do 89 roku. I sobie radzili, tak? Mieliśmy bardzo wysoką dzietność. Swoją drogą, taka ciekawostka, żeby była zastępowalność pokoleń, to dzietność musi wynosić między 2,1 a 2,15 średnio urodzeń na jedną kobietę. A ile teraz mamy? 1,3? 1,4? No jest dramat demograficzny, moi drodzy. Oczywiście, że sobie poradzą, tylko nie o to chodzi. Myślę, że do tej tematyki jeszcze będziemy mogli wrócić troszeczkę później. Chciałem na początku zapytać tak górnolotnie, czym jest dzisiaj filozofia, kim jest dzisiaj filozof, bo nie tak dawno moim gościem, nie tak dawno, może z pół roku minął, był profesor fizyki Andrzej Dragan. I on generalnie dość negatywnie się wypowiada na temat filozofii. Uważa, że kiedyś filozof to był taki fizyk bez narzędzi, który starał się zrozumieć świat, ale jeszcze nie miał tych wszystkich narzędzi, które dzisiaj fizyk posiada i starał się umysłem ogarnąć to, co tak naprawdę się wokół niego dzieje. Ale że potem, jak już nauki ścisłe poszły do przodu, to ta filozofia to takie tam zawracanie głowy. No to strasznie. Nawet pani przeczytam cytat z niego, akurat nie z wywiadu ze mną. Ja filozofom nie odmawiam, że dobrze się bawią i poszerzają w głowie to i owo, tylko spostrzegam, że ta aktywność jest skrajnie nieefektywna w pogłębianiu zrozumienia świata, w zderzeniu z dokonaniami nauki. Człowiek, który, jak to napisał Desmond Morris, jest nagą małpą, zbudował pierwszy aeroplan w 1906 roku, a już 60 lat później wylądował na Księżycu. Jeżeli takie tempo postępu zderzyć z postępem w rozumieniu rzeczywistości wypływającym z filozofii, no, to można się tylko dobrodusznie uśmiechnąć. Czymkolwiek jest filozofia, to już ostatnie zdanie, ma ona tyle wspólnego z miłością do prawdy, co zoofilia z miłością do zwierząt. No, mówiąc totalnie, to dosyć ignorancka opinia kogoś, kto nie ma pojęcia o filozofii. Pamiętajmy, że filozofia ma grubo ponad 2000 lat, fizyka to całkiem świeża dziedzina, więc można tę ignorancję wybaczyć fizykom. Filozofia... Fizyka to świeża dziedzina, no, wynalezienie koła to też poniekąd fizyka i to, że się nie wywraca. No nie, przepraszam, akurat wynalezienie koła i te pierwsze technologiczne pomysły są bliższe filozofii, tak jak medycyna jej była. Co na pierdoli za głupoty? Filozofia bardziej opiera się na wierzeniu. To jest po prostu przekonanie o tym, że nasze postulaty są słuszne i próba racjonalizowania ich na podstawie własnych przemyśleń. Tym w dużym skrócie zajmuje się filozofia. Natomiast fizyka to już jest po prostu nauka, która bardzo często opiera się na jakichś dowodach empirycznych. Tutaj wspomniane koło też ma dużo wspólnego z fizyką. Po prostu fizyką nie zostało to wówczas nazwane. Ale mimo wszystko to był element fizyki. Pod tytułem, wiecie, nadanie kształtu, toczenie, opory toczenia, siła tarcia, te sprawy. To wszystko było odkrywane, ale nikt wówczas na tamtym etapie nie wiedział, jak to nawet nazwać. Nie wiedział ktoś nawet, jak wypowiadać się. A my tu mówimy o tym, że to miała być filozofia? No błagam. Taka filozofia sama z siebie to ma, właśnie mówię, 2000 lat, a pierwsze jakieś dokonania z dziedziny fizyki mają tak naprawdę odkąd, jeszcze od właśnie ery kamienia łupanego, tak? Tylko mówię, różnica jest taka, że tam, gdzie macie filozofię, tam po prostu wszystko jest jakoś nazywane, a tam, gdzie były właśnie te wszystkie, wiecie, koła, nie koła, te pierwsze, powiedzmy, osiągnięcia technologiczne, no to tam po prostu nie było to wszystko nazywane, tak? No, nie wiem, jakieś 500 lat temu też nikt nie wiedział, co to jest meteorologia. Pomimo tego, że ktoś już próbował badać na przykład kierunek wiatru, tak? Określał chociażby kierunek czy odległość za pomocą sekstansu, tak? To wszystko też były elementy nauki, tylko że nikt jeszcze nie potrafił tego odpowiednio nazwać tak jak teraz. Więc nie można mówić, że fizyka jest młodą dziedziną. Tak naprawdę fizyka była z nami od zawsze, tylko nie zdawaliśmy sobie jako gatunek wcześniej z tego sprawy. Dopiero na przestrzeni ostatnich, nie wiem, czterech wieków, może pięciu, zruszyło tak troszeczkę bardziej z kopyta, jeżeli chodzi o poznawanie poszczególnych rzeczy.
znacznie bliższa niż w fizyce. No fizyka tak naprawdę, pewno liczymy to od wieku XVII, od czasu, nie wiem, Bacona czy Newtona, a wcześniej, no zobaczmy, 1200 lat, czy ponad 1200 lat, nauka chrześcijańska, która w ogóle nie uznawała fizyki i w ogóle nowoczesna nauka, to jest bardzo świeży wytwór w istocie rzeczy. Nie, no filozofia, ja już nie mówię o tych kryteriach, które tutaj pan profesor stosował, mianowicie jeśli wszystko rzeczywiście mierzyć miarą użyteczności, to o sporcie można powiedzieć też niespecjalnie, on jest użyteczny, no ale on pobudza nasze emocje, on pobudza, nie wiem, wolę walki, ale to nie jest takie użyteczne i praktyczne jak wymyślenie koła. Poezja również jest taką dziedziną myślenia i twórczości, której nie da się przeliczyć na jakąkolwiek użyteczność. Filozofia również. Ale muszę panu powiedzieć, że Wydział Filozofii, na którym pracuję, pewno pan by się nie domyślił, ale studiuje na nim prawie 1000 osób. Dlaczego mam się nie domyślać? Bo to mnie zabolało. Dlatego, że ludzie myślą, że filozofia jest czymś rzeczywiście marginalnym i że to jest bardzo ekskluzywny wydział. Nie, ilekroć... nie jest, ale jest on... jako nauka, powiem tak, nie powinien być traktowany jako nauka z kilku powodów, ale to już jest takie moja osobista opinia i nie ma co tak naprawdę się tem, bo ja zawsze uważałem, że nauka opiera się na empirii. W sensie na poznawaniu struktury świata, a to można zrobić właśnie poprzez różnej maści empirię, czy narzędzia, dzięki której po prostu uzyska się tą empirię, tak? Wiecie, no, taki prosty przykład, to, że Ziemia nie jest jedynym ciałem niebieskim w naszej galaktyce, no to mamy przecież już coś takiego jak teleskop. Patrzcie, o, widzimy na przykład, nie wiem, z nieba na przykład widzimy Księżyc, na teleskopie możemy zobaczyć może jakieś inne planety, jak są odpowiednio dobre teleskopy, tak? Są nawet niektóre narzędzia, które potrafią dostrzec to, że tak naprawdę są inne galaktyki, tak? I to jest właśnie narzędzie, które pozwala poprzez empirię dostrzec zupełnie nowe aspekty otaczającej nas rzeczywistości, tak? A filozofia to jest bardziej na takim rozmyślaniu. Można by... W sensie wiem, że to troszeczkę jest spłycanie, ale prawda jest taka, że poprzez empirię tam do niczego się nie doszło. Tak? Wiecie, takie filozofowanie to... to jest ciężki temat, tu bym musiał troszeczkę więcej wam... tam poczytać, żeby mieć nieco pełniejszy obraz, nieco bardziej klarowną opinię, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Idę do McDonalda, to spotykam kogoś, kto skończył filozofię. No, do McDonalda na Świętokrzyskiej. Byle jakiego, nawet na stacji benzynowej. Tak, ma pan rację. Rzeczywiście mamy bardzo wysoki poziom zatrudnienia w różnych dziedzinach. Ładnie powiedziane. Ale również mamy... Jak na ludzi, którzy lądują bez zawodu. Ale przepraszam. Znaczy, muszę panu powiedzieć, że kiedy pod koniec XX wieku robiono takie antycypacje, to do tego, jaki rodzaj wykształcenia będzie potrzebny przy tak mobilnych, zmiennych rynkach pracy i bardzo zmiennej nauce i zapotrzebowaniach rynku, to wyszło, że najbardziej użyteczne będą, i to się sprawdza w Stanach Zjednoczonych, takie rodzaje wykształcenia jak muzykologia, historia sztuki i filozofia, ponieważ one porządkują umysł, nie zamykają wyobraźni, tylko jej otwierają, a jednocześnie taki człowiek jest bardzo elastyczny. Czyli nie ma pani takiej... To nie do końca jest tak, ponieważ wykształcenie powinno nakierunkowywać na jakąś poszczególną profesję. To, co tutaj jest wspomniane, to jest tak naprawdę budowanie odpowiednich kompetencji. Budowanie kompetencji, owszem, jest ważne na swojej drodze zawodowej, ale idąc na studia, nie idziemy z zamysłem budowania kompetencji, tylko z zamysłem zdobywania odpowiedniego wykształcenia, żeby sprawdzać się w danej dziedzinie bądź w danej profesji. Tak więc takie właśnie przedmioty stricte humanistyczne, jeżeli nie dążysz do tego, żeby później samemu nauczać, to się bardzo mocno mija z celem. A przynajmniej ja tak uważam. Ja wrażenie, że co roku wypuszcza na rynek 1000 bezrobotnych docelowo osób. Nie, oni nie. Mają dużo zatrudnienia w bardzo różnych dziedzinach, mają firmy, są politykami i tak dalej. Także nie, wprost przeciwnie. A do tego, wie pan, to jest taka przyjemność, której... Ja bym chciał zobaczyć polityków po filozofii. Jakby mi ktoś rzucił jakieś nazwiska, byłbym wdzięczny. Może nie wszyscy doceniają. Przyjemnie jest przebywać z ludźmi myślącymi i przyjemnie jest rozważać takie kwestie, które właśnie nie są tak czysto praktyczne. Jak zwyciężyć... A, właśnie. Kiedyś mi odnośnie ludzi myślących. Kiedyś mój znajomy, który troszeczkę w tej filozofii lepiej siedzi, bo on się tam po prostu tym interesował mniej lub bardziej swego czasu, ale jednak, to on powiedział tak, że filozofią warto się interesować,
Ale jeżeli ktoś to odbiera jako życiową drogę, to nie będzie to żaden wykwalifikowany, nie wiem, przedsiębiorca, polityk czy coś takiego, tylko będzie wyhodowany overthinker. Czyli wiecie, osoba nadmiernie myśląca. I to w różnych aspektach świata, tak? Tak więc nie wiem, czy tutaj ta osoba ma rację, bo to jest raczej wątpliwe. Żyć w polityce, jak zyskać, jak zarobić, i tak dalej. No, filozofia charakteryzuje się takim jakby bezinteresowym myśleniem, chociaż powiem panu, że jak ja co roku, bo prowadzę tak zwane zajęcia Bezinteresownym. kursowe z etyki, ja co roku przerabiam ze studentami Platona, powiedzmy Gorgiasza, jeden z jego dialogów. On co roku czytany. A powiem wam taką ciekawostkę. Ja podczas swoich studiów w Finlandii miałem taki przedmiot jak Professional Ethics. Czyli tak tłumacząc zarówno, czyli po prostu tłumacząc dosłownie to etyka zawodowa. Tak? I faktycznie tam dużo było kwestii związanych chociażby z pracą z innymi ludźmi, poszczególne zachowania i tak dalej, i tak dalej. Czyli wiecie, coś, co jest wyjątkowo praktyczne. Ale to podaję bardziej jako taką ciekawostkę odnośnie różnic między uniwerkami w Finlandii a w Polsce. Powiem szczerze, jest naprawdę ogromna różnica. Mówi coś nowego o rzeczywistości, która dzisiaj jest. Postacie, które tam występują i stosunek do polityki, który tam jest przedstawiany, jest naprawdę niesłychanie współczesny. Także nie, no, filozofia czy Czyli jak się ktoś filozofowie. dobrze wkręci, to zawsze znajdzie tam Jarosława Kaczyńskiego. Tak, Jarosława Kaczyńskiego z całą pewnością znajdzie. Jak najbardziej. Cyniczne postacie są obecne w polityce i w filozofii od dawien dawna, krytykowane oczywiście przez Platona. Są idealiści i są też tacy młodzi chłopcy z partii, młodzieżówka partyjna, którzy chcą szybko zrobić karierę. Tak, to wszystko jest opisane. A ja myślę, że filozofia w każdym razie w tym wydaniu polskim, ona jest bardzo zbliżona do tego, co nazywamy Szkołą Lwowsko-Warszawską, ona bardzo porządkuje umysł. I na przykład filozofowie z tej szkoły twierdzili, że większość naszych nieporozumień bierze się z niechlujnie używanych pojęć. Że kiedy mówimy o słowie filozofia, to tak naprawdę nie do końca wiemy, co to jest. Albo kiedy szukamy z partnerem, partnerką szczęścia, to jak mówili filozofowie od czasów Arystotelesa, najpierw musimy wiedzieć, czym jest szczęście. Jeśli mówimy ludziom, że prawdziwa wolność to jest to, co oferuje nam wam nasza partia, to dobrze by było, gdyby ludzie wiedzieli tak naprawdę, co znaczy wolność i z jakiej manipulacji korzysta ta osoba, próbując nam przedstawić program partyjny jako coś bardziej uniwersalnego, i tak dalej, i tak dalej. To jest owszem również praktyczna umiejętność orientowania się w świecie, orientowania się w polityce. To jest też umiejętność syntetyzowania wiedzy. Fizyk zajmuje się dosyć wąską dziedziną i nigdy nie zadaje pytań dotyczących jego fundamentów. I to jest właśnie bzdura kompletna. To jest bzdura kompletna, bo tak się składa, że podam wam przykład tęczy. Tak? Bo to uwaga, tu właśnie fizycy zwrócili uwagę, że wilgotna atmosfera, która jest po deszczu, działa jak pryzmat. To, jak działa pryzmat, zostało już wcześniej tak naprawdę sprawdzone, czy też zbadane, jak działa właśnie ten efekt rozszczepienia światła na poszczególne kolory. Tak? I później, wiecie, jakaś inna bystra głowa zauważyła, że ej, że w sumie wilgotna atmosfera po deszczu zachowuje się jak pryzmat, stąd też widzimy różne kolory na niebie. Mamy efekt rozszczepienia światła w wilgotnej atmosferze. Nie dążę do przyczyny. Nie dążę do tej pierwotnej przyczyny, nie? Wcale. Wcale nie. Wąska dziedzina, tak? Ona sobie nawet nie zdaje sprawy, że wszystko, co ona robi, można tak naprawdę podpiąć pod fizykę. Tak? Sama emisja głosu, samo to, jak wygląda nagrywanie tego głosu, również można podpiąć pod fizykę. To wszędzie nas otacza. Tak więc po prostu, jeżeli ktoś ma bardzo wąskie spojrzenie na daną dziedzinę, to nie będzie zauważać tego, że chociażby taka fizyka, taka chemia, czy cokolwiek z takich tak zwanych przedmiotów ścisłych, tak naprawdę jest wszędzie wokół nas. Nawet nie wiem, taki laptop czy monitor, którego używam do nagrywania tego, też można podpiąć tak naprawdę pod poszczególne reakcje fizyczne, pod działania fizyko-chemiczne i tak dalej. Więc to nie jest wcale taka wąska dziedzina. Po prostu większość tych rzeczy to są już rzeczy oczywiste. I o tym się nie mówi, że to jest, ej, że tu jest zasługa fizyki, to jest zasługa chemii i tak dalej, tak? Bo prawda jest taka, że chociażby, nie wiem,
Obecne monitory, ekrany i tak dalej nie powstałyby, gdyby chociażby nie zostałoby wynalezione elektryczność, potem związane z nim żarówka. Smartfon by nie powstał, gdyby ktoś wcześniej nie wynalazł telefonu. Rozumiecie chyba, o co chodzi? To jest po prostu postęp, który poszedł na tyle daleko, że już nawet nie zauważamy, że to jest właśnie zasługa poszczególnych dokonań z dziedziny właśnie fizyki, chemii, biologii. I to jest właśnie przejaw tej ignorancji. Swoją drogą, taka ciekawostka, taka inaczej. Bo tutaj chciałem wtrącić odnośnie ignorancji. Wiecie, jaki jest pierwszy krok ku temu, aby nie być tym ignorantem? Trzeba zdać sobie sprawę, że się nim jest. Tak, dobrze słyszycie. Zdać sobie sprawę z własnej ignorancji. Bo prawda jest taka, że w kontekście że otaczającej nas rzeczywistości odnośnie wiedzy, jaką możemy sobie pomieścić w głowach, jesteśmy całkowitymi ignorantami. Nie jesteśmy w stanie w ogóle pomieścić chociażby promila informacji na temat otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego są chociażby one magazynowane między innymi w internecie, tak? Jest ogrom informacji, jest ogrom badań, ogrom doświadczeń, które tak naprawdę mamy instrukcje do nich i tak dalej. To wszystko jest przechowywane. Ale najzwyczajniej w świecie większość z nas nie będzie tego pamiętać, a wręcz na jakimś etapie życia będzie to wręcz zapominane. Stąd też, no mówię, jesteśmy po prostu ignorantami. Ja na przykład nie wiem o tym, jak wygląda życie rozrodcze płetw fali błękitnych, tak? Nie mam pojęcia, ale jak będę chciał się dowiedzieć, no to mam wyszukiwarkę Google, wpisuję sobie życie rozrodcze płetw fali błękitnych, no i znajdę sobie, może nawet z jakimś materiałem wideo. Wiecie, o co chodzi. Mamy wiedzę na wyciągnięcie ręki. I tak jak mówiłem, pierwszym takim najważniejszym krokiem ku temu, żeby nie być ignorantem, jest zdać sobie sprawę, że wiedza, jaką mamy dostępną, ogólnodostępną, tak? Nie mówiąc już o tym, która jest ukrywana przed zwykłym szarym Kowalskim, to nie jest nawet promil tego, co my sobie wpoimy do głów. Tak więc warto sobie o tym pomyśleć. Dlaczego poznajemy, po co poznajemy, jakie są roszczenia do wiedzy, jakie są kryteria prawdy. Oni po prostu korzystają z tego, co jest, co właściwie zostało już wypracowane przez wiele lat przez filozofię. Prezes Kaczyński ma taką swoją ulubioną wartość. Byłby dobrym filozofem? Nie sądzę. Prezes Kaczyński jest świetnym technikiem politycznym. On w głowie ma rzeczywiście tylko jedną rzecz i to jest bardzo makiaweliczne, władza i utrzymanie. Nie wiem, czy prezes Kaczyński czytał księcia Machiavellego, ale na pewno jest dobrym adeptem tego rodzaju filozofii. Ale prezes Kaczyński oczywiście w ramach politycznej retoryki uwielbia pewne słowo, prawda. Otóż korzysta z tego słowa na różne sposoby, mówiąc, że jego partia dochodzi do prawdy, albo jego kolega Macierewicz dochodzi do prawdy i ta prawda już jest, pokaże się i tak dalej. Oczywiście nie wiem, czy prezes Kaczyński wie, co znaczy słowo prawda, ale wie doskonale, że ono ma bardzo pozytywny odzew, więc on wykorzystuje to słowo politycznie. Innymi słowy, populizm. Powie wiedzą, że istnieją przynajmniej trzy rodzaje prawdy. Jedna to jest właśnie taka metaforyczna i z tej korzystają, czasem oszukując nas politycy. Ale tak. Są trzy prawdy. Prawda, szczera prawda i gówno prawda. Kaczyński nazywa gówno prawdę szczerą prawdą. I to jest najprostsze wytłumaczenie. Tu nie trzeba jakoś się mocno nad tym rozwodzić. I to jest właśnie efekt filozofii. Overthinking. Nadmierne myślenie. Tak naprawdę prawda jest cechą zdania i trzeba wiedzieć, jakie są kryteria, aby dowiedzieć się, czy dane zdanie posiada cechy prawdy, czy nie posiada cechy prawdy. I tak dalej, i tak dalej. Jest to naprawdę całkiem niezła wiedza, która również ma swoją praktyczną... O wow, trzeba być profesorem filozofii, żeby wiedzieć, czy ktoś kłamie, czy ktoś mówi nieprawdę. Serio? Jasny gwint. No, efektywność, jak się wydaje. No, który polityk byłby dobrym filozofem, albo który jest dobrym filozofem? No jak to? Janusz Palikot. Pamiętajmy, że skończył filozofię. Oczywiście. Skończył filozofię. Cyniczny człowiek. Bo ja wiem, czy Janusz Palikot jest cyniczny. A, dobra, Palikot ukończył filozofię. Filozofów. Na pewno zna się na filozofii. Na pewno był inicjatorem wydawania książek filozoficznych. Ty już nie jest politykiem. Nie jest politykiem. Zawsze miał taką skłonność do zarabiania pieniędzy. Bardzo wielu zresztą po filozofii zarabia pieniądze. Jednak, oczywiście, dlaczego nie? Wśród filozofów takich wielkich to pewno Thales był tym, który zarabiał pieniądze. Schopenhauer był od nieruchomości. No. Czy ona mówi o Arturze Schopenhauerze?
autorze erystyki? Ciekawe. Może niewielu rzeczywiście, ale trochę jednak. Czyli w obecnym Sejmie nie za mocno z tymi filozofami? Nie. I dlatego ja ciągle oferuję posłom, że na przykład przeprowadzę warsztaty z etyki i polityki, że pokażę, jakie są modele wzajemnych relacji etyki i polityki i może z któregoś z nich skorzystają. Spoiler, nie skorzystaliby. Dlaczego? Bo w polityce nie chodzi tutaj o jakieś etyczne zachowania, tu chodzi po prostu o populizm. Czyli po prostu zdobycie uznanie większości bardzo często poprzez dyskredytację innych. Taki bardzo prosty przykład. Dlaczego PiS i PO wzajemnie się żrą? Nawet mi się trochę rymło. Potrafią sobie powytykać różne afery, różne jakieś stare sprawy i tak dalej, i tak dalej. Ale robią to po to, ponieważ ludzie są po prostu tępi i mają sklerozę. Wszyscy twierdzą, bo za Tuska wszystko było drogie i tak dalej, a teraz za PiSu nie jest drogie, tak? Ludzie są po prostu już tak tym wszystkim omamieni, że... bo populizm po prostu działa bardzo dobrze. Wskazuje się jakieś zjawisko albo grupę osób, albo najpierw wskazuje się zjawisko, wskazuje się grupę osób odpowiedzialnych za to. Prosty przykład. PiS swoimi decyzjami spowodował ogromną inflację. Na co najpierw zwalali? Najpierw na pandemię, potem na Putina, czyli wiecie, putinflacja, te sprawy. A teraz podejrzewam, że następnym kozłem ofiarnym pisowskim, jeżeli chodzi o wysoką inflację, będzie Unia Europejska i te wszystkie, wiecie, opłaty ETS i tak dalej, które, spoiler, Morawiecki na nie się bezwarunkowo zgodził. Nie? Także tutaj nie chodzi o żadne jakieś etyki czy coś takiego, bo oni będą mieli to w dupie. Będą szli po najprostszej linii oporu, czyli obiecamy, że damy z podatków, kij, że to spowoduje większą inflację, ale jednak damy, rzucimy tą kiełbasę wyborczą, troszeczkę zdyskredytujemy oponentów i ten, kto sprawdzi się w tych dwóch dziedzinach bardziej, wygra wybory. Niestety. Taka jest prawda. Także spodziewajcie się tego, że najprawdopodobniej, niestety, ale wygra Platforma teraz w tym roku, jeżeli chodzi o wybory sejmowe. I to mnie troszeczkę niepokoi ze względu na to, że PiS-PO to jedno zło. I de facto takie kwestie jak pandemia pokazały dobitnie, kto ma jakie stanowisko względem obywateli. A przynajmniej w grubej większości. Ale ta oferta nie spotyka się z wielkim odzewem. A może być filozofem bez studiów? Porzucenie populizmu na rzecz etyki nie spotkała się z żadnym odzewem. No kto by się spodziewał? Czy ktoś się robi? Po prostu ma umysł filozofa. Pewno tak, chociaż szczerze powiedziawszy, filozofia ma to do siebie, że jej historia należy do jej takiej dziedziny, którą się zajmuje. Czyli nie znając historii filozofii, właściwie oczywiście mogę być tak zwanym domorosłym filozofem i stawiać sobie takie pytanie, skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy, jaki jest sens życia, czy warto robić to, czy warto robić coś. Takie pytania sobie stawiam. Pan sobie stawia takie pytania? Oczywiście. No, to myślę, że aby uzyskać odpowiedź, powinien pan się udać do kogoś, kto jest mądrym człowiekiem i on panu da rady. I takich pewno mędrców trochę jest, oni nie muszą koniecznie... Ale filozof nie daje odpowiedzi, tylko sobie pytania. Mędrców sześciu ścieżek. Nie, jest wielu, którzy A dają nie, sorry, odpowiedź. To nie Naruto. Dokąd zmierzamy jako ludzkość? Tak. No, do wiecznego dobrobytu oczywiście. Do wiecznego dobrobytu. Do prawdy? Ja bym rzucił inną odpowiedź, ale dobra. No dobrze, porozmawiamy chwilę o sporcie, jako że jesteśmy w kanale sportowym, a nie miała pani chyba dotąd przyjemności być medium sportowym. Nie. Za to miała pani nieprzyjemność komentować sport w różny sposób. I powiem szczerze, te cytaty moim zdaniem są troszeczkę dziwaczne. To znaczy, ja mam wrażenie, że pani sportu strasznie nie lubi. To może to sobie na początek ustalmy. Czy pani lubi sport, czy pani sportem pogardza? Czasami mam wrażenie, że pani sport... Patrząc na jej tuszę, to chyba raczej nie lubi sportu. To są bardzo zazdrości sukcesu, popularności, pieniędzy. Nie, że nie, uważa nie. Pani, że to jest niesprawiedliwe wobec reszty społeczeństwa? Pewno coś takiego jest popularność. Nie, dlaczego? Ja nikomu nie zazdroszczę popularności, bo nie uważam tego za szczególną wartość. Ale rzeczywiście jest coś bardzo rażącego, kiedy dowiaduje się o stawkach, jakie otrzymują piłkarze, albo ile wynoszą ich transfery z klubu do klubu, kiedy wiem, ile zarabiają pielęgniarki, lekarze. I tak dalej. To, co mnie razi nie w sporcie tak naprawdę, to, co mnie razi w piłce nożnej, to jest na pewno jej taka finansowa ekskluzywność.
I jednak z tego... No, na czym polega ta finansowa ekskluzywność? No na tym, że tam są... Ja pierdzielę, ja już, to, ja już tego typu 6 słyszałem u Mai Staśko. Bo Lewandowski kupi sobie zegarek za 500 000, a pielęgniarka zarabia 3000. Tak? Pragnę przypomnieć, że ona dostawała średnio 4 koła miesięcznie z Patronite'a. Z samego Patronite'a, nie mówiąc już o innych źródłach, tak? To tyle, ile średnio zarabia górnik. Czy to oznacza, że Maja ze Straśko zapierdala jak górnik? No nie. Po prostu są ludzie, którzy za inny rodzaj działalności są w stanie zapłacić więcej. Tak? Dlaczego piłkarze zarabiają więcej niż pielęgniarki? Pomyślmy. Może dlatego, że nie chodzi tutaj o przydatność, tylko o retencję widzów, można by tak powiedzieć. Co mam tu na myśli? Mam tu na myśli to, że na stadiony, przed telewizorami, różne takie, miliony, nawet czasami wręcz ponad miliard osób jest skłonnych zobaczyć mecze piłki nożnej, jeżeli mamy chociażby taki mundial czy euro, tak? To są ogromne pieniądze pompowane w to. Dlatego też odpowiednio się wynagradza poszczególnych powiedzmy pracowników, takich jak chociażby piłkarze, tak? Niestety, ale sport to jest co... Poza tym nie ukrywajmy, że oprócz kontraktów w klubach są jeszcze kontrakty reklamowe, na których też zbijają ogromne kokosy. Ale o co mi chodzi? To musi zapewnić sobie swoją sprzedaż, tak? Powiedzmy, że w cudzysłowie pracownik produkcji nie zapewni większej sprzedaży. Bo o co tu chodzi? Pewnie niejednokrotnie się spotkaliście z prawem popytu i podaży. Tak? W jaki sposób można więcej zarobić? Generując popyt. Bo jeżeli generujecie popyt, a ograniczacie podaż, tak? No to logicznym będzie to, że podnosi się cenę. Wraz z podniesieniem ceny podnosi się często też marżę, która pokrywa się chociażby, nie wiem, koszty marketingowe i tak dalej, ale przede wszystkim zyski, tak? Jeżeli wzniecamy zapotrzebowanie na daną dziedzinę, ale to, co będzie faktycznie dostarczane, jest takie dosyć mocno ograniczone, no to będzie się po prostu podnosiło cenę, żeby ludziom chociaż przynajmniej w jakiejś tam części to dostarczyć. Tak? Czy pielęgniarka jest towarem deficytowym? Nie będę porównywał ludzi, ale tak w cudzysłowie powiem. Czy pielęgniarka jest towarem deficytowym? Nie. Nie do końca. Dlaczego? A chociażby dlatego, że ona jest zawsze dostępna. Jak potrzebujemy w szpitalu, to są te pielęgniarki. Mimo wszystko. Mimo tych, wiecie, wszystkich protestów i tak dalej, to te pielęgniarki tam dalej są. Więc one są ogólnodostępne, a jeżeli są ogólnodostępne, nie są towarem deficytowym, wręcz ekskluzywnym, jak na przykład Ferrari, no to oczekujecie, że będą zarabiać 500 000? No nie wiem, może jak znowu będzie hiperinflacja jak za PRL-u, to może będzie zarabiać 500 000, ale nie oczekujmy od osób, których jest dużo, są zawsze zapewnione, że będą zarabiać jakieś gigakrocie. To samo jest z nauczycielami. Tak? W sensie teraz z nauczycielami będzie trochę problem, bo obecnie są braki. No ale to jest kwestia państwowych stołków. No ale dobra. Lećmy dalej. Po prostu wielkie pieniądze. No bo widocznie to się opłaca tym firmom, które zatrudniają. To jest chore. Opłacają się różne rzeczy. Handel narkotykami też się bardzo opłaca. A co złego jest w tym, że klubom piłkarskim opłaca się mieć dobrych piłkarzy, opłaca się mieć zysk z biletów i strach telewizyjny? Ja nie mówię, że to jest złe. Ja mówię, że to jest... To porównał to pani do narkotyków. Ja mówię, że jest coś niezdrowego w tych proporcjach. Zarobków zwykłych ludzi, pamiętam, że kiedy zaczęła się pandemia i ludzie mieli pretensje do lekarzy, że nie starczają z pomocą, no to wtedy ktoś z lekarzy powiedział, to idź się do Lewandowskiego, on zarabia gigantyczne miliony, to może będzie pomocny, my zarabiamy niewiele. Ale pewnie nie zarabiał. Zastanawiam się, na ile prawdziwa jest ta anegdotka. To teraz może taka ciekawostka, ponieważ... Tak się składa, że pracownicy systemu ochrony zdrowia dostawali gigantyczne premie
w czasie pandemii i bardzo często były one związane z odpowiednim działaniem, to znaczy ilość pozytywnych testów na COVID, mówienie o szczepieniach pozytywnie albo wcale, tak? Dochodziło do tego, że taka pielęgniarka, jak już tak wspomina, że marne pieniądze zarabia, potrafiła zarobić w przeciągu miesiąca 15-20 tysięcy. W ciągu miesiąca, tak? Niektórzy mieliby problem, żeby to w pół roku zarobić. Gdzie samych tych dodatków to chyba było z co najmniej 10 tysięcy, tak? I tu mówimy o pielęgniarkach, a gdzie tu jeszcze lekarze, gdzie im wyżej w hierarchii, tym te podwyżki były wyższe, tak? Także no... Ta pani chyba nie do końca zdaje sobie sprawę, jak to faktycznie wygląda. Tyle co naukowcy Pfizera, którzy wymyślili szczepionkę. No to jest to innego, tak. No to jest korporacja, no więc o to mi chodzi. Piłka nożna, dopóki jest na boisku, jest pewno entuzjastycznie przyjmowanym sportem. Natomiast to jest korporacja, to są gigantyczne, wielkie pieniądze. Ja już nie mówię o korupcjach w tych wszystkich instytucjach, które zajmują się sportem. To mnie najbardziej razi. Wie pan co, ja nie mogę mieć negatywnego stosunku do sportu. Moja mama jest socjolożką sportu. Moja cała młodość upłynęła na Akademii Wychowania Fizycznego. Sama trenowałam sport wyczynowo. Nie widać. Byłam zresztą wiele lat w szkole baletowej, a potem trenowałam różne dziedziny. Jestem ratownikiem wodnym i tak dalej, i tak dalej. Także nie, ja sport bardzo, bardzo cenię tak z naprawdę. Z taką tuszą? Nie, to co mnie razi. Pozdro. No to są te straszne pieniądze i ten poziom korupcji, który tam ma miejsce. Rzeczywiście, jak był ostatnio mistrzostwa Katarzy... Ale razi panią też, nie wiem, zarobki aktorów Hollywood też panią różni mniej. Dlaczego? To czym się różni Robert Lewandowski od Toma Cruise'a? Może dlatego, że ja Toma Cruise'a nie mam codziennie w gazecie, a Lewandowskiego tak. Tym bardziej Lewandowski powinien więcej zarabiać, bo musi grać co trzy dni, a to może Tom Cruise gra raz na chyba co trzy dni niekoniecznie gra, Tom Cruise jednak filmy jego puszczane są w kółko. Natomiast chodzi o proporcje, tak naprawdę chodzi o proporcje. Lewandowski jest miłym, przyjemnym, sympatycznym, inteligentnym człowiekiem, nie mam mu nic do zarzucenia. Ale kiedy FIFA organizuje Mistrzostwa Świata w Katarze, gdzie po to, żeby zbudować boiska, giną setki, jeśli nie tysiące ludzi, no, podobno manipulacja, potem tak nie było zupełnie. No oczywiście, że podano statystykę wszystkich cudzoziemców, którzy umarli w ciągu 10 lat w Katarze. Pan to będzie oczyszczał. No ale, mogę podawać fakty, mogę ich nie podawać. Ale rozumiem, że był pan w... Tak się składa, Stanowski, kretynie, że były raporty m.in. z UNESCO, z Amnesty International i tak dalej. Rozumiem, że ty, jako pojedyncza jednostka, czy tam w czterech, jak wy sobie tworzycie ten cały kanał sportowy, macie większą wiedzę na temat tego, co się odpierdalało w Katarze, od międzynarodowych organizacji, które mówiły o tym głośno przez kilka ostatnich lat. Tutaj niestety Stanowski się dosyć mocno odpala, ze względu na to, że wiadomo, niektóre te korporacje również jemu troszeczkę hajsu sypią. Więc on nie może tutaj pozwolić sobie, żeby dobre imię chociażby FIFA czy UEFA były naruszane, tak? Więc wiadomo, że on będzie tego bronił. W Katarze. No to pan wie doskonale, jakie tam są stosunki społeczne i pan wie, jak jest tam traktowani pracownicy. Tak samo zresztą jak w Arabii Saudyjskiej. To są kraje, które funkcjonują w oparciu o niewolnictwo. Tak naprawdę. Istnieje ta wielka kasta, która tym wszystkim zarządza, a tak naprawdę w Arabii Saudyjskiej ma pan Sudańczyków. Wszędzie ma pan ludzi, z których życiem się nikt nie liczy. No przepraszam, budowanie na pustyni stadionów, to jest jakaś aberracja tej kultury. Ma pan rację, Hollywood też jest pewnego rodzaju aberracją. No ja jednak jestem za społeczeństwami egalitarnymi i za jakąś proporcjonalnością naszej pracy i zasług. Egalitarnymi, powiadasz. Feministka. Egalitaryzm. No nie. Sorry, ale mówienie, że feminizm to egalitaryzm, to równie dobrze można powiedzieć, że odwaga to samo, co odważnik. No nie. Sług do zarobków. One tutaj są po prostu nieproporcjonalne. Myślę, że to zwykły biznes, jeśli komuś by się to nie opłacało, to Lewandowski zrobiłby 2-3 razy mniej, po prostu. Jest wie konkurencja pan, jego ale jak usługi. Mówię, wie pan co, jedynym kryterium... I myślę, że taka konkurencja występuje absolutnie w każdym. Co do Lewandowskiego, to powiem tak. Czy zarabia dużo? Tak, zarabia dużo. Czy na to zapracował? Tak. Całe życie zapierdalał, żeby osiągnąć sukces w piłce nożnej. Także faktycznie jest ten sukces, że jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. A to, że Polaczki cebulaczki mają naprawdę jakiś kompleks niższości, to zawsze jak widzą coś polskiego, co jest znane na całym świecie, to oni muszą, patrzcie, to jest polskie, to jest nasza kochana duma, nie? Dlatego między innymi w gazetach jest bardzo dużo wzmianek o Lewandowskim. Cały czas o nim trąbią.
Dlatego non-stop, jak są gdzieś jakieś zagraniczne fora na temat chociażby Lewandowskiego, czy chociażby tak, czy chociażby gier pokroju Dying Light czy Wiedźmin, tak? No to non-stop trzeba wtrącić, ej, to jest polskie, to jest nasza duma, tak? Moim zdaniem to jest żałosne podejście. Można być dumnym z tego, że w Polsce się coś fajnego dokonało, że polskie produkty, nie oszukujmy się, uważam Lewandowskiego również za produkt, są znane na skalę światową, no ale bez przesady, tak? To jest po prostu takie, wiecie, no jest jak jest. Ale wie pan co, jedynym kryterium sensowności naszych czynności i działań niekoniecznie jest to, że ktoś na tym coś zarabia, to tak jak z tym fizykiem. Filozofia jest niepotrzebna, bo jest nieużyteczna. Poezja też jest niepotrzebna, bo jest nieużyteczna. Cała kultura de facto jest nieużyteczna. Nieprawda. Filozofia jest mało użyteczna. Nie mówię, że jest bezużyteczna, bo być może ktoś znalazłby jakieś sensowne zastosowanie. Czekam na wyjaśnienie w komentarzu. A jeżeli chodzi o poezję czy coś takiego, rozrywka, odpoczynek, tak? Prawda jest taka, że rozrywka ma również istotny, no może nie istotny, ale ma swego rodzaju funkcję, jeżeli chodzi o funkcjonowanie człowieka. Jeżeli człowiek żyłby samą pracą, żyłby samym tak naprawdę, wiecie, praca, pożywienie, sen i tak dalej, no to fakt jest taki, że moglibyśmy się cofnąć do ery kamienia łupanego, tak? Jeżeli sprowadzalibyśmy sobie to do takich, jakby to powiedzieć, podstawowych potrzeb. Ale mamy też, wiecie, potrzeby takie chociażby, wiecie, więzi społeczne na przykład. Mamy właśnie też tą chęć, żeby zaznać odrobiny rozrywki w różny sposób. Czy to aktywność fizyczna, czy to właśnie obejrzenie meczu i tak dalej, i tak dalej. Mimo wszystko ta rozrywka, między innymi w formie poezji, czy właśnie oglądania sportu, to jest coś, co ludzie mimo wszystko oczekują, więc ma to jakąś swoją rolę. Czy jest ona dobra? Powiedziałbym, że nie do końca, ponieważ jest to zbytnio nadużywane przez różnej maści korporacje, przez co ludzie zamiast tak naprawdę się rozwijać, to wolą siedzieć na Netflixie. No cóż. No ale fakt jest taki, że jest to, że mimo wszystko jest to jakaś tam rola. Sport w tym sensie też jest nieużyteczny. No, tu nie o to chodzi, nie możemy przykładać... Nie, oj, tutaj się nie zgodzę akurat. Oglądanie sportu ma też jedną taką dodatkową kwestię. Albo inaczej, może nie tyle co oglądanie sportu, co promowanie sportu. Tak? Promowanie aktywności fizycznej. Podtrzymywanie się w dobrym zdrowiu, kondycji fizycznej i tak dalej, to jest coś, co teraz jest wręcz takim must have, jeżeli chodzi o przetrwanie naszego społeczeństwa. Dlaczego? Ludzie, zwłaszcza mężczyźni, po prostu słabną. Stajemy się coraz słabsi, coraz bardziej leniwi. Tak? Nasz refleks i tak dalej powoli zaczyna zanikać. Taki bardzo prosty przykład. To było parę lat temu, tak? Mój kumpel miał całkiem nowy samochód. Wtedy tam, nie wiem, to był rok 2014? Chyba 15. To była zima 2015, tak? On tam miał jakieś nowe Audi A4. Tak, wiadomo, te wszystkie typu ABS-y, nie ABS-y, kontrola trakcji i tak dalej, i tak dalej. Przesiadł się na moje auto, które jest dosłownie surowym autem, bez jakichś wspomagaczy, nawet ABS-ów to nie miało, tak? I wyobraźcie sobie, że ta osoba miała problem z hamowaniem pulsacyjnym. Coś, co ja de facto się nauczyłem, tak? Ja nawet w Audzie, które teraz ma ABS-y, to czasami sam siebie hamuję pulsacyjnie jeszcze. Takie przyzwyczajenie. Ale chodzi o to, że takie instynktowne reakcje zaczynają nam zanikać. Za chwilę dojdzie do tego, że większość facetów nie będzie potrafiło nawet wbić młotkiem gwoździa, ze względu na to, że za chwilę zostaną one wyparte przez gwoździownice. Wiecie, te pistolety, co strzelają gwoździami. Chociaż zastanawiam się, czy już to się nawet nie dzieje.
Także no, promocja sportu to jest promowanie aktywności fizycznej, a to teraz będzie dla nas bardzo, bardzo ważne. Szczególnie dla facetów. Do wszystkiego, że ktoś coś kupuje, to znaczy, że to ma jakąś wielką wartość, którą warto jeszcze dodatkowo pompować. To nie jest tak, że ja nie lubię sportu. Chętnie oglądam, nie wiem, tenis oglądam chętnie oglądam gimnastykę. No to Iga Świątek powinna tyle zarabiać, czy niekoniecznie? Ja myślę, że Iga Świątek nie jest tak namolna, nie jest tak nachalna. Poza tym, wie pan co, ja też nie lubię tej kultury stadionowej. Ja nawet nie miliona zarabia. Tyle co Lewandowski. No tak, ale zarabia od kiedy? Od roku tyle? No ale jeszcze będzie w kolejnej 15 lat, to jest młodsza. No. Okej, okay, dobrze, tak, tak. To też jest trochę nieproporcjonalne. Znaczy zarobki do zasług wydają mi się tutaj po prostu nieproporcjonalne. Ale z tenisem po pierwsze mamy do czynienia rzadziej i on jest po prostu jakimś świętem. Natomiast otwieram cokolwiek w internecie i mam opis jakiegoś kataklizmu, a tuż obok mam transfer jakiegoś piłkarza do innego klubu. I no... Znowuż brak proporcji. To znaczy są sprawy ważne i są sprawy mniej ważne. Natomiast dominacja piłki nożnej razem z kulturą piłkarską, wie pan, jakby przyjrzeć się historii piłki nożnej tak naprawdę, a w każdym razie wzmożeniu piłki nożnej, to miało to cele polityczne. To tak naprawdę było przed pierwszą wojną światową i chodziło o to, żeby wzmocnić nastroje plemienne, żeby wzmocnić nacjonalizmy i piłka nożna temu służy. Czy ja wiem? W sensie nacjonalizmy bardziej bym powiedział o jakieś zachowania ksenofobiczne. To prędzej. Bo wiecie, bo jeżeli mamy rywalizację reprezentantów różnych państw i tak dalej, to w przypadku piłki nożnej przypomina to takie, jakby to ładnie powiedzieć, przypomina to troszeczkę bitwę, nie? Z tym, że zamiast żołnierzy i broni palnej używa się zawodników i piłki do kopania. Tak? I ten, kto tak naprawdę ma lepszy skład, lepszą strategię i tak dalej, po prostu wygra. Albo czasami jest to też łódź szczęścia. Tak? Bardziej w ten sposób, że niby się mówi, że ta piłka nożna łączy ludzi, a prawda jest taka, że przynajmniej moim zdaniem, że to bardziej ich dzieli. Tak? Że to nie chodzi bardziej o nacjonalizm, tylko o ksenofobię. Nic nie. Piłka nożna temu służy. I to, że na stadionach powstają... Piłkę wymyślili po to, żeby wzmożyć nacjonalizm? Nie wymyślili, ona powstała w Anglii znacznie wcześniej. Tak, ale rzeczywiście ona w pewnym momencie pojawi się, jeśli pan zna historię piłki nożnej, to ona pewnie światową? Przed pojrzą wierność światową. Pierwszą światową były przed drugą wojną światową. Być może, ale popularność piłki nożnej i mocne dofinansowanie piłki nożnej miało swoje cele polityczne. To się nie pojawiło tak po prostu, że ktoś kopał. Pierwszą wojną światową nie było pieniędzy w piłce. Były. Nie było. Okej, okay, możemy to sprawdzić i zweryfikować. No, mogę zaraz to sprawdzić. Natomiast zacząłem od pani cytatów na temat piłki, bo napisała pani kiedyś tak. Bieganie za piłką, która musi trafić do celu, jest jak kibicowanie plemnikowi, który powinien odnieść prokreacyjny sukces, by legalizować męską władzę. Piłka nożna to bardzo faliczny sport. Euro było niewątpliwie świętem falusa i jego potrzeb. To było trochę śmieszne, muszę przyznać. Pamiętam tego. Euro 2012, święto falusa i jego potrzeb. No tak, to jest bardzo męski sport, jak wiadomo. Kobiety też grają w piłkę nożną, ale nie są tak ani widoczne, ani tak opłacane, ani tak cenione, chociaż zdaje się, że bywają kresy, kiedy mają więcej sukcesów. Myślę, że nie wiem pan, czy wymieni jakąś dobrą piłkarkę naszą? Ewa Pajor. Właśnie, ale tak jak pójdzie pan na ulicę, to niekoniecznie ktoś będzie ją znał, tak jak zna Lewandowskiego na przykład. No, aż tak dobra nie jest. No więc to na pewno jest bardziej męski sport, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. A może, uwaga, może, mężczyźni mają lepsze predyspozycje fizyczne do sportu, przez co te sporty są, uwaga, bardziej widowiskowe, ludzie lepsze widowisko chcą chętniej oglądać, a co za tym idzie, firmy więcej zarobią na większej retencji widza. Dlatego też mężczyźni w sporcie są lepiej opłacani. Podam prosty przykład. Nie wiem, czy to było ze Stanów, czy z UK, ale chodzi o to, że była pierwsza drużyna, to chyba było w UK, ale niech mnie ktoś poprawi, tak? Była jedna tam z jakichś topek drużyn kobiecej i one rywalizowały z licealistami. Wiecie, amatorzy kompletni, tak? Z amatorami, z drużyną po prostu jakichś tam licealistów. 13-0 ich chłopy rozgromiły. Dosłownie, 13-0. I dochodzi już do takich rzeczy, że jak się wmawia wszystkim, że trans kobieta równa się kobieta i że możesz identyfikować się z tym, czym się uzna, że się identyfikujesz, dochodzi do takiej sytuacji, że chyba było nawet rok temu, półtora roku temu, widziałem nagranie z... To nie było chyba z UFC, ale z jakiejś innej zagranicznej gali, że gościu, który powiedział, że się identyfikuje jako kobieta, amator, tak? Amator sportów walki, on był w lidze amatorskiej, tak? Zmierzył się z dwoma
zawodowczyniami. Laski z ligi, z jakiejś zawodowej ligi, tak? Nie wiem, tam chyba jedna była dosłownie gwiazdą UFC. One były tak sponiewierane, że z twarzy nawet nie można było ich w ogóle poznać. Tak po prostu po ryjach dostały. Albo inna sytuacja, kiedy koleś po prostu powiedział, że się identyfikuje jako kobieta i pobił kobiecy wynik, kobiecy rekord świata w martwym ciągu. Oczywiście później zostało to... Później zostało to zarówno odrzucone, jak i również pobite, tak? Bo tam chyba było 285 kilo, a rekord obecny to jest 289, ustanowiony przez kobietę, tak? Ale to też pokazuje, w jakim kierunku zmierzamy i to jest bardzo, bardzo niepokojące. I on jednak krzewi takie nastroje o charakterze plemiennym. Klub przeciwko klubowi. I panie, mieszkam na Starym Mieście i wiem, teraz już może w mniejszym stopniu... Lali się tam pod oknami? Lali się, chodzili po samochodach i tak dalej, przewracali śmietniki, podpalali śmietniki. Tak. Polonia albo Legia, tam były różne tereny walk, więc no jakoś... No akurat kwestia tych kibiców to jest właśnie jeden z takich najgorszych elementów, a z racji tego, że żadne służby porządkowe sobie ani z tym nie radzą, ani tym bardziej już nic z tym nie robią, no to nie jest za ciekawie. Ale to też... Przecież swego czasu jeszcze widziałem, że jak były jakieś mecze typu, nie wiem, chociażby w Poznaniu Lech kontra Legia, to niemal cała policja z Poznania się zjeżdżała na kotle, żeby w razie czego uniknąć potencjalnych zamieszek czy ustawek setek osób, tak? Także no nieciekawe jest. No ale jak pójdę bo w Barcelonie na mecze kobiet przychodzi po 90 tysięcy ludzi, tak pójdę na mecze kobiet, to już nie będzie święto falusa, tylko święto, nie wiem jak to powiedzieć, nawet, nie chodzi pan na żeńskich narządów płciowych? Nie, no nie jest to święto, no nigdy to nie jest święto. Święto cipek. No tak, ale to nie jest związane z władzą. Proszę zobaczyć, jakie są przepływy pieniędzy, jakie są przepływy widzów, jakie są przepływy zainteresowania, jakie jest nagłośnienie medialne tego, co robią mężczyźni w sporcie, a zwłaszcza w piłce nożnej. Piłka kobiet niesamowicie się rozwija w tempie. Bardzo z tego powodu się cieszę, ale wie pan, jestem zaskoczony, biorąc pod uwagę, jak bardzo kobiety nie potrafią grać w piłkę, jak wielką popularnością ta piłka kobieca. Muszę panu powiedzieć, że nawet było specjalne posiedzenie komisji sejmowej na temat tego, jak źle traktuje się kobiety w sporcie, a przede wszystkim w piłce nożnej, mówiąc o ich zarobkach. Ale opowiem panu pewną anegdotę. Dlaczego źle? Ciekawi mnie to. Dlaczego kobiety zarabiają źle w piłce nożnej? O. Dlaczego one zarabiają źle jako pielęgniarki? Ale w piłce nożnej. To jest klasyczny whataboutyzm. To się nie tylko whataboutyzm, ale też takie odchodzenie od tematu. To jest sytuacja, kiedy nie ma się argumentów. Nie, ale to... Nie umieją grać. Dlatego nikt nie chodzi na mecze. Chodzi teraz coraz więcej osób. Dobra, nie, ja myślę, że to jest raczej inaczej. To jest tak, że kobiety w ogóle zarabiają mniej niż mężczyźni. O 20%. Znowu ten żenujący gender pay gap. Ile razy będzie się ten mit wyjaśniał, a i tak znajdzie się jakaś idiotka, która będzie uważać to za prawdę objawioną. Wykonując tę samą pracę. Na tym samym stanowisku. Nie, nie. Gówno prawda. Ja już nawet tłumaczyłem wcześniej. Skorygowana luka płacowa, do której ona nawiązuje, to nie jest 20%, tylko niespełna 9%. Nie, może grają gorzej. Okej, okay, może w sporcie jest inaczej. Nie wiem, dlaczego pan mówi, że one grają gorzej. Być może z męskiego punktu widzenia one grają gorzej. Natomiast... No tenisista numer 100 rozwala tenisista numer 1. No po prostu dlatego grają gorzej. Dlatego, że tenisista numer 100, nie wiem, czy to jest do końca prawda, gra od wielu, wielu lat i tenis, czy w ogóle taki sport, był bardzo męski, był promowany jako męski. Natomiast tenis kobiet pojawił się właściwie całkiem niedawno i myślę, że dofinansowanie... Nie, no jak niedawno, Steffi Graf i tak. A jak powiecie na tym, że jakaś amatorska drużyna piłkarska składająca się z licealistów, chłopców, pokonała zawodowczyni w piłce nożnej 13-0? Kobiety grały o wiele dłużej. Może po prostu ze względu na to, że nie mają do tego predyspozycji, słabszy refleks, gorsze umięśnienie. O takie aspekty chodzi, że jednak one mają to znaczenie. Faceci są lepiej uwarunkowani fizycznie, czy to się komuś podoba, czy nie. Tak dalej, no przecież to stare czasy. Znaczy, wróćmy do tych zarobków. Jak pan weźmie górnika... Albo wrócę jeszcze do kwestii tego rekordu w martwym ciągu. Powiedziałem, że kobiecy rekord to jest 289 kg, tak? A wiecie, ile wynosi rekord mężczyzny? 501. Tak, o ponad 40% większy jest ten rekord, tak? No więc właśnie. Nie wiem, czy pan wie, to jest dosyć bezużyteczny zawód w tej chwili. Zamykamy kopalnię i górnicy przekwalifikują się, ale jest on bezużyteczny dzisiaj. Górnik zarabia krocie w porównaniu z pielęgniarką, która wykonuje niesłychanie użyteczny zawód. W Polsce zarabiono tak mało, że właściwie pielęgniarki uciekają z Polski. No, uciekają w Polsce, dlatego w pandemii zarabiały 15 tysięcy do 20, w zależności od rejonu, tak?
I nie mówimy to tylko o zakaźnych, tylko również o SOR-ach, o tych szpitalach tymczasowych. Tak? Taki przykład, ratownicy medyczni indywidualnie zarabiali, mieli tak naprawdę podwyżkę podczas pandemii, tak? O 5 tysięcy, bo tyle po prostu latali. Ale wiadomo, musiał być potwierdzony COVID. Sam ratownik 5 tysięcy, pielęgniarka 15 tysięcy premii. Ordynator miał, rekordowy ordynator chyba w Wadowicach miał 30-40 tysięcy premii. Miesięcznie wszyscy, tak? Mało zarabiają. No, zejdźmy na ziemię. Ale gdyby pani była dyrektorem kopalni, to wolałaby pani zapłacić więcej górnikowi czy górniczce? Górniczki, jak pan wie, nie były No dopuszczane ale gdyby były do teraz. Bo federowania. ja bym wolał dać więcej górnikowi, bo będzie bardziej wydajny, więc zapracuje Tak. bardziej na swoją Ja nie pensję. wiem, skąd pan wie, że on będzie bardziej wydajny. Bo będzie silniejszy. To wie pan, że jest fałsz, bo tak naprawdę Być może są ja. silniejsi ludzie i słabsi ludzie. Ale Tak. nie jest tak, że mężczyźni są silniejsi niż kobiety. Moim zdaniem. Nie są silniejsi, powiadacie. Kobiece rekord w martwym ciągu. No tutaj miałem nieaktualny, bo już zostało to pobite. Tak? 315 kg. Męski 500. Tak więc o czym my tu mówimy? Postawili dwie kopalnie obok siebie, ja bym zatrudniał tylko mężczyzn, a pani tylko kobiety, to ja bym wyszedł na tym lepiej. Nawet gdybym płacił im więcej. Być może w krótkim odcinku czasu, ale nagle by się okazało, że te kobiety dostrzegają może inne rzeczy niż federowanie, albo na przykład jest mniejszy poziom korupcji Ale ja dyrekcji. nie chcę, żeby... A inna sprawa, jeżeli kobiety faktycznie mniej zarabiają, to dlaczego pracodawcy nie za tę samą pracę, tak? To dlaczego pracodawcy nie zatrudniają kobiet, jeżeli byłoby to dla nich bardziej opłacalne? Może dlatego, że to ściema? Nikt dostrzega coś innego niż federowanie. Nie, wie pan No, co? No, to jest jakaś ślepa uliczka. trochę Jest tak, bo chodzi mi o to, że możemy mówić faktem. o nierównościach płac, ale te nierówności płac, gdy rzeczywiście zdarzają się na stanowiskach, które są identyczne i zakres możliwości wykonywania tej pracy przez obie płcie są identyczne, to się zgadzam, to jest to patologia. Natomiast gdy Tylko, że to są marginalne przypadki. czasami mówimy o zawodach, gdzie ewidentnie jedna płeć ma przewagę, to nie rozumiem, dlaczego na siłę mają być identyczne zarobki. Znaczy, jaka płeć ma przewagę? A męska płeć ma przewagę tam, gdzie trzeba się wykazać większą tężyzną fizyczną. Na przykład to jest jaki zawód? Górnik. Nie, wie pan co? To nie jest prawda. On jest tak w tej chwili zautomatyzowany, że nie musi się pan wykazywać siłą fizyczną. A na magazynie, w sklepie, wolałaby pani silnego mężczyznę czy mniej silną kobietę? Bo ja W bym wolał silnego Biedronce mężczyznę. i we wszystkich wielkich domach ma pan kobiety. Bardzo silne. Okej, w porządku, ja rozumiem. Które w większości przypadków siedzą na kasie. A palety są przywożone elektrycznymi paleciakami, których nawet nie trzeba, pchać, bo one mają własny ten, one mają własny silnik, który po prostu sprawia, że jedzie. No to o czym my tu mówimy? To jest tylko kwestia odpowiedniego kierowania. Bitch, please. Wie Co pan, tu dzieje dlaczego się? ma pan kobiety? Dlaczego? Dlatego, że zarobki są tak niskie, że mężczyźni tam nie idą. Ale naprawdę uważa pani, że nie ma zawodów, do których mężczyźni mają lepsze predyspozycje niż kobiety? Nie, ani jednego. Bardzo ciekawe. Znaczy, oczywiście jest taka tradycja, są takie stereotypy. Na przykład pewien Stereotypy. pan generał mi mówił, wie pani, no, gdyby kobiety poszły do wojska, to by sobie nie dały rady z dźwiganiem broni, bo to bardzo ciężkie. Oczywiście, że nie. Nie powiedział pan generał. Otóż kobiety. Tylko, że to nie chodzi tylko o dźwiganie broni. Ale wyobraźmy sobie, że trafi pocisk, na przykład z moździerza, tak? Będzie trzeba znieść ran. Tak. Wrócę do tej anegdotki z wojskiem. Pani szeregowa bardzo często taką silną kobietą była, że reszta z jednostki musiała dźwigać jej toboły. Tak? Koniec końców, co niektórzy się wkurwili, ona poszła do biura. Tak kończą kobiety w wojsku, w biurze, nie na froncie. Dlaczego? Bo się nie nadają. Raz, że na siebie muszą zakładać co najmniej 50 kilo, bo to nie tylko chodzi o broń, ale też amunicję, jakieś inne oprzyrządowania typu latarki, nie latarki, czasami nawet jakieś zestawy pierwszej pomocy. Są naprawdę dosyć mocno oprzyrządowani, jakby mieli zbroję na sobie, tak? A jeszcze czasami dochodzi do sytuacji, że trzeba zabrać rannego towarzysza broni. Czyli nanieść na siebie nie tylko kolejne 50 kilo, ale co najmniej 80-90 na plecy. Faceci bardzo często mają problem, żeby coś takiego zrobić, nie mówiąc o kobietach, które naprawdę są słabsze.
kobieta w ciąży dźwiga prawie 40 kg niekiedy i jeszcze pracuje z tym ciężarem. A mężczyzna bez ciąży? Serio? Nie widziałem, żeby pracowała kobieta w 8 miesiącu ciąży, bo to już jest zaawansowana ciąża. Tutaj już ta typiera zaczyna odlatywać. Dźwiga czasami 120. No, to dźwigają 120, a kobiety również, tak mi się wydaje. No dobrze, okej, okay, dobra, w dźwiganiu ciężarów być może. Mężczyźni niekiedy są... A widzicie, już tutaj, już zaczyna się tutaj wyłamywać. A w dźwiganiu ciężaru może. A wcześniej mówiła, że nie. Lepsi, dlatego że przez setki lat byli kultywowani i wychowywani w taki sposób, żeby być silnymi. No, też często się... A może to jest spowodowane chociażby to, jak jesteśmy zbudowani, między innymi... No nie wiem, takie hormony jak na przykład testosteron, który warunkuje większą gęstość kości, większe predyspozycje do przybierania masy mięśniowej. Tak, również odpowiada za wydzielanie się innych poszczególnych neuroprzekaźników. Między innymi też wpływa na wydzielanie się adrenaliny, potrzebne podczas działań na froncie. A pragnę tylko przypomnieć, że kobiety w takich uśrednionych wynikach, typu średnie wyniki testosteronu u kobiet, a średnie u mężczyzn, to jest 60-krotna różnica. A jak już mówimy o skrajnych przypadkach typu minimum u kobiet, maksimum u mężczyzn, to już może rozjeżdżać się nawet kilkusetkrotna różnica. I to faktycznie widać zarówno w zachowaniach, w wyglądzie, jak i również w predyspozycjach siłowych, wytrzymałościowych, kondycyjnych. Się tylko do tego nadawali. Mhm. Natomiast w większości zawodów były kobiety, które domagały się tego, żeby fedrować na przodku, a to dlatego, że po pierwsze mogły temu podołać, a zarobki górników na przodku były znacznie wyższe niż zarobki osób, które pracowały, nie wiem, w biurze, w kopalni. Ja nie wykluczam, mało tego, nie tylko nie wykluczam, ja wręcz jestem przekonany, że jestem totalnie prymitywnym człowiekiem, którego umysł nie ogarnia tego, że jak chcę mieć drwala, to wolę mieć silnego faceta z siekierą, a jak chcę mieć opiekę medyczną, to wolę opiekuńczą pielęgniarkę, a nie na odwrót. Jak się zamienią rolami, to ona nie zetnie tego drzewa, on mi nie pomoże. I, ale znaczy, być może to jest tylko i wyłącznie... Znaczy chcę panu powiedzieć, że to są tak zwane przesądy i stereotypy. Okay. Nie. Aha, czyli uważacie, aha, czyli ta osoba uważa, że tendencja zachowań wynikająca między innymi właśnie z odpowiednich neuroprzekaźników, czy tej z naszej biologii, to są stereotypy, to są przesądy, tak? To dlaczego w takim razie faceci mają znacznie więcej testosteronu, który właśnie odpowiada za uwarunkowania fizyczne, przez co lepiej nadają się do robót fizycznych? To są stereotypy. Czyli ta osoba uważa, że wszelkiej maści badania hormonalne to są stereotypy. Czy wy dostrzegacie już tutaj ten absurd? Okej. Naprawdę, w tej chwili są kobiety, które mają firmy, które zajmują się kładzeniem asfaltu i doskonale sobie dają radę i świetnie zarabiają. Świetnie pamiętam. Tylko, że to... Powiem tak. Mają firmy. A kto kładzie ten asfalt? Czy aby nie mężczyźni? No właśnie. Druga sprawa. Takie firmy bardzo często, one zawijają się po roku albo dwóch. Większość firm tak naprawdę upada po roku albo dwóch, bo nie wytrzymują chociażby tych prawilnych stawek ZUS. To jest pierwsza rzecz. A druga kwestia jest taka, dlaczego kobiety częściej otwierają działalność gospodarczą? Bo mają dofinansowania. Czy to unijne, czy państwowe. U facetów to tak nie ma, radź se sam. Sam se zdobywaj kapitał, tak? Czyli już na tym polu panuje dosyć niefajna dyskryminacja. Takie spotkanie gdzieś w Elblągu, kiedy jakiś pan mi powiedział, pani teoria jest taka, że kobiety potem będą musiały kłaść asfalt albo zajmować się równie ciężkimi, przykrymi czynnościami, na co wstała bardzo piękna, szczupła blondynka w białym kostiumie i powiedziała, że jest właścicielką firmy, która zajmuje się budową dróg i kładzeniem. Bycie właścicielką firmy, a kładzeniem tego asfaltu, to jest zdecydowana różnica. Bo co innego jest zlecić komuś, żeby kładli asfalt, a co innego faktycznie samemu go kłaść. Bo to, że sobie założyła firmę, zatrudniła sobie parunastu chłopów, to nie oznacza, że ona faktycznie razem z nimi kładzie ten asfalt. Tak? Asfaltu i że zarabia na tym wielkie pieniądze, a kładzenie asfaltu w tej chwili jest tak zautomatyzowane, że nie potrzebuje do tego silnych mężczyzn, robotników bez wykształcenia. Ale więc... mam wrażenie, że z tego, co pani mówi, że kobiety to muszą być strasznie leniwe. Bo co pójdę na jakiś plac budowy, to sami faceci tam są. No właśnie.
I ja to tu chodzi właśnie. Z czego to wynika? Czy one się nie garną do takiej pracy fizycznej? Wie pan, one się w ogóle nie garną do różnej pracy. Dlatego, że mają dzieci, a państwo polskie nie zapewnia ani przedszkoli, ani żłobków. No, wszystkie prawie mają dzieci. Dużo jest dzieci. Dużo jest dzieci. Mamy w tej chwili jeden z najniższych wskaźników dzietności w Europie. Dużo mamy dzieci. Mamy najbardziej ujemny przyrost naturalny w całej Europie. Dużo mamy dzieci. No. Wszędzie właściwie. A znaczy zobaczy pan kobiety w takich zawodach, w których, jak nauczycielki, w których praca nie jest regularna, które mogą łączyć pracę zawodową z pracą, które mogą łączyć pracę zawodową z pracą wychowawczą. Więc zobaczy pan mnie. Co ona powiedziała? Praca wychowawcza? Ja pierdolę. Czy tutaj znowu przychodzi temat pracy nieodpłatnej? Jasny gwint. Słuchajcie. Jeżeli ja mieszkałem przez 5 lat sam w Finlandii, to nikt mi nie to ja nie narzekałem, że ktoś powinien zapłacić mi za to, że sam sobie obiad ugotuję, że praniem, że gacie mam sobie wyprać czy coś takiego, tylko po prostu to robię. A kobiety bardzo często właśnie narzekają na to. W sensie może nie kobiety, tylko najczęściej kobiety skażone feminizmem. Bardzo często narzekają, że powinno mi się za to płacić i tak dalej, bo to jest ciężka robota. Nie mówię, że to jest lekkie. Ale to są obowiązki. Jeżeli ktoś gdzieś mieszka, to musi to mimo wszystko wykonywać, tak? Mam znajomą, która mieszka sama i nie marudzi na to, że powinna mieć płacone za to, że musi sobie pranie wstawić. Albo sobie jakieś jedzenie zrobić, tak? Ja też jak mieszkałem sam, to nie marudziłem sobie, że ktoś powinien zapłacić mi za to, że ja sobie łaskawie żarcie robię. Tylko trzeba po prostu zrobić i tyle. No, takie już jest kolej rzeczy, tak? Ludzie. Mniej kobiet z tą pewnością, ale w tej chwili są ekipy budowlane, zresztą cieszące się wielkim powodzeniem i większym zaufaniem, złożone wyłącznie z kobiet. Tak? Parę lat temu była sytuacja, że była firma, w której oczywiście, żeby zachować zasady równościowe, było zatrudnione same kobiety. To się okazało, po 2 lat firma zbankrutowała. Tak? Dlaczego? Bo właśnie był facet, który tam musiał coś wykonać z racji tego, że wiecie, dzielne, silne, niezależne kobitki, z racji tego, że nie były w stanie wykonać jakiejś rzeczy, to musieli poprosić kogoś z zewnątrz, no i przyszedł akurat, przez tydzień był mężczyzna, tak? Przez ten czas one zaczęły nagle pracować. Tak wiecie, tak mega wydajnie, ale przez pozostały czas one wolały zajmować się ploteczkami i tak dalej, bo wiedzą, że i tak będą miały zapłacone. Niż jakąś faktyczną robotą. Te się jakąś tam robotę wykonywały, ale było to bardziej na zasadzie, czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy. Tak? Czyli wiecie, jak ze starych, dobrych czasów z PRL-u. Więc miały to w głębokim poważaniu, czy one na przykład, nie wiem, jakby to była firma spedycyjna, czy one sprzedadzą jeden transport, czy sprzedadzą 10. To dla nich to nie miało znaczenia, bo i tak kasę dostaną. Także na takiej zasadzie tutaj to wygląda. A co do tych ekip budowlanych, to jest ściema. Jeżeli są jakieś ekipy budowlane, które cieszące się powodzeniem, to takie, które po pierwsze ona sobie wypromuje, albo Maja Staśko, żeby wiecie, pokazać tu całe girl power, ale prawdopodobnie jak się wpisze NIP czy KRS, wyjdzie się do CIDG, to albo firma jest świeżo założona, albo jak się zrobi wykaz zysków i strat, to zobaczy się niemałe dofinansowanie, a później generowanie strat. Albo inna kwestia, że jest to nic innego, jak taki powiedzmy pośrednik, który znajduje faktyczne firmy budowlane, złożone z chłopów i po prostu tam odsyłają, biorąc rzecz jasna, swoją działkę. Sama znam taką ekipę. Tak? To jeszcze takiej nie spotkałem. No to dlaczego nie podaj jej nazwy? Żeby można było zweryfikować. A byłoby panu trudno? To są to na razie początki, bo ona jest po prostu obłożona pracą. Bo jest jedyna w Polsce. To jeszcze takiej nie spotkałem. A byłoby panu trudno? To są to na razie początki, bo ona jest po prostu obłożona pracą. Bo jest jedyna w Polsce. Nie jest jedyna, jest ich dużo więcej. Naprawdę, ja też teraz, jak szukam kogoś, kto ma mi wykonać remont w domu, wolę kobiety, mam większe zaufanie do kobiet. A co to za dyskryminacja? Co to za seksizm? A pod jakim względem kobiety są lepsze akurat w ekipie w remontowaniu, co? Przed chwilą mówiła, że nie ma żadnych różnic, tylko że kobiety są dyskryminowane.
A teraz nagle to, że kobiety lepsze? No jak to tak? Czyli nie różnimy się, ale jednak się różnimy. Co za brak konsekwencji. Ile ktoś dzwoni po hotelu, zawsze facet przyjeżdża, nie wiem jak to jest. No bo pewno w tych zawodach jest więcej mężczyzn, jeszcze. Okej, okay. Wróćmy do sportu. I będzie, dlatego że są to po prostu fizyczne roboty, a kobiety się do nich za bardzo nie garną. I nie ma w tym nic złego. Powiem tak, kobiety mają takie preferencje, że wolą zawody związane z żywymi istotami. Dlatego też właśnie wśród pielęgniarek, nauczycielek jest więcej kobiet niż mężczyzn. Ale uwaga! Też w działach HR, w działach marketingu, w działach PR też dominują kobiety. Tam naprawdę można też bardzo dużo zarobić. Dużo agencji reklamowych są zakładane przez kobiety. I to też jest okej. Okay. Też na tym zarabiają spoko pieniądze. Ja nie mam do tego problemu. Też nie mam problemu. Ej, dlaczego faceci tam ten? Dlaczego faceci tam są dyskryminowani? Nie, po prostu kobiety się lepiej do tego nadają i dlatego w takich profesjach dominują. Proste. A w takich marketingach czy PR-ach naprawdę można sporo zarobić. Wbrew pozorom. Święto Falusa to jest jedno. Natomiast mam wrażenie, że ta pani trochę niechęć do sportu jako takiego jest głębsza, bardziej zakorzeniona, bo ona wraca w pani różnych publikacjach co jakiś czas. Był pani tekst o Maradonie, który chciałbym teraz przytoczyć. Świat zawarł. Przerwano programy telewizyjne. Na stronach internetowych ukazał się wielki czarny napis i zdjęcie. Umarł ktoś bardzo ważny. Jakiś autorytet? Naukowiec? Wynalazca? Zbawca ludzkości? Nie. To piłkarz. Diego Maradona, facet, który fantastycznie kopał piłkę, zarabiał krocie, był kapryśny jak sześciolatek i traktowany jak Bóg albo kilku bogów. To oczywiście smutne, że ktoś umarł, ale nieproporcjonalność światowej rozpaczy wobec zasług zmarłego powala z nóg, a przede wszystkim odsłania ukryte fundamenty patriarchatu naszej kultury. Trochę mnie dziwi ten cytat. Znaczy... Z kilku powodów. Po pierwsze, dlaczego nie możemy tłumnie opłakiwać Diego Maradony, bo to patriarchat, a możemy tłumnie opłakiwać królową Elżbietę? To wtedy to nie jest patriarchat już. Nie, znaczy królowa Elżbieta to jest patriarchat jak najbardziej. A jest, okej. Okay. No natomiast, przepraszam. Cześć. Królowa to jest patriarchat. Ale królowa Elżbieta była królową Elżbietą, to jest kawał historii, kawał polityki. Diego Maradona też kawał historii i polityki. Tak, w kopaniu w piłkę. Nie tylko w zarządzaniu ludzkimi emocjami. W kumulowaniu tych ludzkich emocji, nawet biorąc pod uwagę tylko aspekty polityczne, to Malwiny, Falklandy, tematy, które on poruszał, to były niesłychanie ważne rzeczy dla społeczeństwa argentyńskiego, a z czasem i światowego. Nic o tym nie wiem. To tak jak pana nie wiedzą o hydraulikach i żeńskich ekip, nie mam pojęcia. Kopał piłkę, był znany. No to skoro nie wiem o żeńskich ekipach, dlaczego chociaż jednej nie wymieniła? Nie, serio. Bo mówi, że są świetne ekipy budowlane składające się z samych kobiet. Dlaczego nazwy nie podała? Tak? Dlaczego nie podała nazwy, skoro jest taka świetna? Inaczej, jeżeli cieszy się takim dużym powodzeniem, dlaczego nikt o niej nie słyszał? Dlaczego ja o niej nie słyszałem? Bo tak się składa, że w takich aspektach to potrafię zasięgnąć ucha i potrafię się co nieco dowiedzieć, a ja nie słyszałem o takiej ekipie. Dlaczego? No właśnie. Nieproporcjonalnie, że tak powiem, doceniony i honorowany. Nieproporcjonalnie do tego, co robił i do jego wkładu w społeczną działalność, polityczną działalność i historię. No, wydaje mi się, to znowuż, to nie jest moja niechęć do sportu, to jest moja niechęć do braku proporcji. To jest moja niechęć do wywyższania ludzi, ale o których przecież zresztą... to był Elvis Presley sportu. Dlaczego możemy płakać z Elvisem Presleyem? Dlaczego możemy za Michaelem Jacksonem? No, tym bardziej. Za kim... O Jezu, no może pani sobie wybrać w tym momencie najbardziej ulubionego muzyka wszechczasów i się zastanowić, czy po nim zapakała, albo była jej smutna, albo uważała, że jego zdjęcie na pierwszej stronie jest niestosownością. Znaczy, wie pan co, ja nie widziałam takich zdjęć osób innych, może poza papieżem, które byłyby tak mitologizowane i kultywowane. To o to mi chodzi. Nie znam żadnego poeta, ani żadnego muzyka, którego nekrolog czy wiadomość o śmierci zajęłaby tyle miejsca, co kogoś, kto kopał piłkę. To wszystko. Nie ma. A może piłka po prostu jest ważniejsza, niż pani uważa? Może piłka... Może dlatego, że piłka nożna przyciąga więcej osób, wywołuje emocje u większej ilości osób, daje dużą retencję widzów, generuje ogromne pieniądze. Dlatego też ludzie będą o wiele chętniej czytać dłuższy nekrolog u piłkarza niż na przykład u jakiegoś poety czy muzyka. To nie jest tylko kopanie piłki, tylko to jest właśnie zbiorowa świadomość, zbiorowa miłość, element patriotyczny, rywalizacja między państwami. Taki piłkarz może jednemu narodowi dać dumę, dla kogoś innego być wzorcem, dla jeszcze kogoś innego może być człowiekiem, który się pogubił, a który wychodzi ze własnych problemów. On był przecież postacią absolutnie popkultury, a nie sportu. Ale ja bym był ciekawą postacią z całą pewnością. Znowuż mówię o proporcjach. Był na pewno ciekawą postacią, nie ulega wątpliwości. Wie pan, być może to się też bierze stąd, że
jak mówię o piłce nożnej, która wzmaga nastroje nacjonalistyczne, nastroje plemienne, czy tak pan, jak pan mówi, dostarcza dumy narodowej. To jest dosyć powierzchowne pojęcie dumy narodowej, bo to jest pojęcie dumy narodowej po zwycięskim meczu, z którego nic więcej nie wynika. Natomiast ja jestem kosmopolitką. Ja uważam, że w ogóle państwo narodowe powinno się przeżyć i skończyć. I powinniśmy budować większe wspólnoty. W tym sensie jestem za Unią Europejską z całą pewnością. Ale muszę panu powiedzieć jedną anegdotę, która... Tak, tak, może jeszcze rząd światowy. Tak? Jedno wielkie globalne państwo, to masz na myśli? Na pewno wszystkich złośliwie do mnie nastawi. Mianowicie byłam kiedyś w Barcelonie, jechałam taksówką na lotnisko i taksówkarz powiedział mi, czy może przewieźć mnie koło stadionu. A ja wtedy powiedziałam, po co? Czy wy tu macie jakąś drużynę piłkarską? No i wtedy zrozumiałam, że popełniłam straszny błąd. Taksówkarz chciał mnie wysadzić z samochodu tak naprawdę, a potem długo mi tłumaczył o zasługach piłkarskich Barcelony. A to jest etyczne w ogóle rozważać, czy powinniśmy płakać za kimś tak, inaczej, mniej powszechnie, bardziej powszechnie? To za tego nie ma nic wspólnego. Nic wspólnego to nie ma? Nie, to jest wyrażanie opinii. Ale są ludzie, którzy pisali albo nawet chodzili w t-shirtach, nie płakałem, nie płakałam po Janie Pawle II. To było etyczne? Nie, bo to nie jest etyczne, nie etyczne. Moim zdaniem to właśnie inaczej postrzegamy etykę, ale oczywiście to pan jest profesorem etyki, ja tylko znam to słowo ze słownika. Dla mnie to było nieetyczne. Że ktoś po kimś nie płacze? Nie, że ktoś epatuje tym, że po kimś nie płacze. Epatuje i tym samym... Tak? Wyjebane mam na śmierć osób, które nie były ze mną w żaden sposób związane. Nie przejmowałem się śmiercią papieża, nie przejmowałem się śmiercią wokalisty zespołu Green Day, nie przejąłem się śmiercią Chestera Benningtona z Linkin Park. Moją taką reakcją było... No, w sumie, na chociażby Chestera było, no w sumie szkoda. Mówię, nie będzie fajnych kawałków. No trudno. Taka była moja reakcja. Tak? To nie jest to, że ja się śmieję tam z rodziny Chestera czy coś takiego. Po prostu... nie była to żadna mi bliska osoba, pomimo tego, że miałem przyjemność słuchać ich na żywo, bo byłem tam na koncercie w 2012 i było naprawdę zajebiście. Ale mimo to uważam, że nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Dobra. Tutaj myślę, warto by było zakończyć. Podzielę to sobie na 2, 3, może nawet 4 części, bo to jest naprawdę długie do omówienia. Tak więc trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, miłego wieczoru i bez odbioru.